Dzień dobry, nazywam Basia Czyżewska i zapraszam na podcast Temat Rzeka. Dzisiaj moją gościnią jest Zofia Smełka-Leszczyńska, autorka książki Cześć Pracy o kulturze za pierwsze gwiazdki. Cześć. Dzień dobry. Takie książki raczej nie powstają na zamówienie. Powstają w atmosferze sprzeciwu, zwątpienia, wypalenia, kryzysu, złości. Czy tak było w twoim przypadku? Przyznam szczerze, że ja nie byłam nigdy wypaloną osobą jeszcze. Może to jeszcze nadejdzie. Nigdy nie mówię nigdy. Natomiast ta książka powstała przede wszystkim z niezgody na pewien język, którym opisuje się w Polsce pracę i też na fakt, że ten język właśnie nigdy nie bywa przedmiotem analizy i oglądu, że my ten język po prostu wszyscy kupujemy taki, jaki on jest, a ten język oprócz tego, że jest brzydki, to jeszcze on ma bardzo negatywne konsekwencje dla tego, jak w Polsce traktuje się pracowników. No, więc ona powstała z niezgody na takie po prostu, na łykanie języka takim, jak... Ale z wykształcenia nie jesteś językoznawczynią. Pracowałaś przez lata w branży reklamowej. Z wykształcenia jesteś psycholożką i kulturoznawczynią, więc mam wrażenie, że twoje doświadczenia takie czysto praktyczne doprowadziły cię do tego punktu, w którym teraz się znajdujesz. Przez wiele lat pracowałam jako copywriterka w agencji reklamowej, czyli tak naprawdę moją materią i towarem, który sprzedawałam, był język. I to doświadczenie, które wyniosłam po kilkunastu latach pracy w agencji reklamowej, przypuszczam, że to właśnie w trakcie tego etapu w moim życiu zdałam sobie sprawę z tego, że wielu pracowników, nie tylko agencji reklamowych i nie tylko mnie, że wobec wielu pracowników stosowane jest bardzo wiele zabiegów narracyjnych, które mają pomóc im uwierzyć w to, że ich praca jest bardzo sensowna i bardzo potrzebna. Mhm. Powiedz o jakimś ciekawym projekcie, który odsłonił drugą stronę medalu. To może ja w ogóle zacznę od tego, jak się wychowuje młodych pracowników w branży kreatywnej, w przemyśle reklamowym. Otóż, żeby pracownicy czuli, że mają po co żyć i dla kogo się starać, branża reklamowa wymyśliła takie rzeczy jak festiwale, na których można otrzymać nagrody. Te festiwale mogą być lokalne, one mogą być europejskie, one mogą być o globalnym znaczeniu. I gdyby spojrzeć właściwie na cały rok, to okazało się, by się, że branża reklamowa ma swój swoisty taki kalendarz liturgiczny wręcz, bo właściwie festiwal goni festiwal i gala goni galę. Najważniejsza gala jest w Cannes, doroczna. No w każdym razie, że zadaniem pracownika agencji reklamowej nie jest dobre wykonywanie roboty dla klientów, tylko jest zdobywanie nagród. Mhm. I to oczywiście już przenosi nas, to jest pierwszy moment, kiedy nasza praca przenoszona jest z rejonu po prostu zwykłego biznesu w rejon właśnie jakiejś sztuki, jakiegoś talentu, jakiejś właśnie nagrody i festiwalu. To jest taki bardzo artystyczny dyskurs. Rozumiem, że to jest ważne, bo ustala hierarchię. Osoba, która właśnie wróciła z festiwalu z nagrodą, staje się najbardziej rozchwytywanym pracownikiem w tym sezonie. Mhm. Więc zdobywając nagrody, pracownicy podnoszą prestiż nie tylko agencji, w której pracują, nie tylko szyldu, ale także prestiż własny. Natomiast zdobyć taką nagrodę na festiwalu wcale nie jest prosto, ponieważ zwykli klienci biznesowi na te nasze pomysły rewolucyjne i szalone nie zawsze zgadzają się wcale najchętniej. Dlatego co agencje reklamowe wymyśliły? Wymyśliły, że będą robiły tę kreatywną robotę dla na przykład trzeciego sektora, dla NGO-sów, dla instytucji charytatywnych, czyli wydaje dla się, fundacji. Że wszyscy na tym zyskują. Instytucja, która normalnie nie miałaby funduszy na jakąś dobrą kampanię, trafia pod skrzydła jakiejś ambitnej agencji, która dopracowuje swoją perełkę i brylancik, robi coś po kosztach, później wysyła na konkurs, buduje swoje CV. Tak, i bardzo dużo się wtedy mówi rzeczywiście o tym, że to jest pro bono, że agencja na tym nie zarabia. Kształtuje się rzeczywistość, prawda? Bo się wpływa na wartości, promuje się jakieś. Tak, że my chcemy kontrybuować do społeczeństwa poprzez zmianę świata na lepszy po godzinach. No więc typowe życie takiego projektu jest takie, że ten pomysł się wymyśla, klient, czyli na przykład organizacja pożytku publicznego na ten pomysł się zgadza, wspólnie agencja i klient ten pomysł robią, klient społeczny, a następnie ten pomysł, jak już zostanie zrealizowany, właśnie można wysłać na konkursy.
No i ja z jednej strony, kiedy wreszcie udało mi się wymyślić ten pomysł i wygrać te konkursy, kilka polskich, jeden istotny festiwal międzynarodowy, nie ten z topowej ligi, ale jednak ważny, to pomyślałam sobie, że wow, wreszcie jestem tym pracownikiem, na którego mnie właśnie wychowywano. Wreszcie wymyśliłam ten pomysł, zdobyłam klienta, zdobyłam nagrodę, wreszcie spełniłam wymagania mojej branży. A potem coś mnie tknęło, bo postanowiłam porównać koszty wysyłek na te wszystkie festiwale, bo to są bardzo drogie imprezy. Żeby zgłosić projekt w jednej kategorii, trzeba zapłacić, przypuszczam, około 1000 euro, a w im większej liczbie kategorii się go zgłosi, tym większa szansa na więcej nagród. Więc porównałam te koszty zgłoszeń. Festiwale to są też oczywiście gale, eventy, drineczki, poznawanie się z istotnymi ludźmi z branży. No jest taka atmosfera rautu, więc porównałam koszty tego wszystkiego z pieniędzmi, które moja kampania wygenerowała dla tego klienta. No więc zgłoszenia na festiwale kosztowały kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie pamiętam dokładnych kwot, bo to było ponad 10 lat temu. Natomiast nasza kampania wygenerowała dla tego klienta w darowiznach mniej niż 1000. No, i wtedy tutaj dotarło do mnie. Można się kłócić, że być może te wartości są też niekoniecznie materialne, ale rzeczywiście rozdźwięk jest potężny. No właśnie o to chodzi, że one są materialne, że nasza robota w reklamie polega na dostarczaniu materialnej wartości, niezależnie od tego, czy nasz klient jest biznesem, czy nasz klient jest NGO-sem. Jeżeli umawialiśmy się, że wygenerujemy większą wartość dla NGO-sa, to zysk dla nas nie powinien przekraczać tej wartości. A tu był gigantyczny rozdźwięk pomiędzy tym, ile wydano i ile moja agencja i w tym ja zyskaliśmy wizerunkowo, a tym, ile zyskał nasz klient. Swoją książkę rozpoczynasz wstępem, to jest jakby taki rodzaj aneksu, wprowadzenia, ale jakby posługujesz się zupełnie innym językiem, zaglądasz do innego świata. Mianowicie opisujesz pracę artystyczną fińskiej artystki Pliwi Tekali, która w pewnym momencie zatrudnia się w firmie doradczej Deloitte jako stażystka i wydawało się, że nie robi nic, co powinno zwracać uwagę. Mianowicie siedzi przy biurku i przemyśliwuje. Tymczasem jej zachowanie jest tak niezwykłe, że całe piętro otaczających ją współpracowników zaczyna się jej przyglądać, zaczyna ją obgadywać, zaczyna wysyłać sobie maile wewnętrzne, w których rozwija się dyskusja na temat, kto to jest, co robi, czy to jest żywy człowiek, różnego rodzaju żarty. W momencie, kiedy ona zaczyna jeździć windą, to pojawia się jakieś ogromne, zupełnie niezdrowe zainteresowanie i na podstawie tego performansu wyciągasz taki wniosek, który właściwie ustawia całą narrację książki, że współczesna praca w korporacji jest rodzajem performansu, jest rodzajem spektaklu, który dają zarówno pracownicy sami przed sobą, jak i pracodawcy. No bo to jest tak, że przypuszczam, że większość pracowników rozumie, że zachowają swoje miejsce pracy, jeżeli będą pracować dobrze. Tylko, że to pracowanie dobrze może oznaczać bardzo wiele różnych rzeczy w zależności od specyfiki naszej pracy, bo jeżeli mamy wytworzyć x sztuk czegoś, to wiemy, że pracujemy dobrze, jeżeli wytworzyliśmy x sztuk czegoś. Oczywiście do momentu, w którym nasz pracodawca nie uzna, że od dzisiaj dobrze oznacza nie x, a x razy 2. Bo na przykład zmieniły się normy wydajności odgórnie i to, co dawniej uważaliśmy za wystarczająco dobrą pracę, teraz jest nią tylko w połowie. Natomiast w takiej pracy biurowej, kiedy wytwarzamy produkt abstrakcyjny, jakim jest na przykład raport albo audyt, albo koncept, to ta wizja dobrej pracy, ona jest bardzo słabo uchwytna, ponieważ też nie do końca wiadomo, po czym poznać, że osoba w danym momencie wykonuje dobrą pracę. I oczywiście to jest tak, że pracodawcy i przedsiębiorstwa wymyślili bardzo dużo mechanizmów pilnowania naszej produktywności. Kiedy na przykład ja zaczynałam pracę w agencjach reklamowych, to w jednej z nich było takie narzędzie do rejestrowania czasu pracy, które nie pozwalało odblokować komputera służbowego, jeżeli nie zaraportowało się dokładnie, na jakich projektach spędziło się dzień poprzedni.
Czyli trzeba było pisać, że pracowałam 2 godziny dla motoryzacji, 3 godziny dla pieluch, 4 godziny miałam spotkań z klientem z jeszcze jakiejś innej branży i tak dalej. Więc to jest tak zwany timesheet, czyli narzędzie, które w sposób odroczony albo bieżący rejestruje to, czym się zajmujemy. Natomiast też to jest tak, że my nie możemy trochę w tym miejscu pracy czekać, aż ktoś nam powie, że przez ostatnie pół roku pracowałeś dobrze, tylko my nieustannie musimy udowadniać, że rozumiemy, o co chodzi, jesteśmy niezastąpieni i że jeżeli trzeba ciąć etaty, to żebyśmy nie byli pierwsi w kolejce do zwolnienia. Przypuszczam, że właśnie dlatego ludzie wykształcili w sobie taką wizję dobrej pracy biurowej jako bycia nieustannie zajętym. Czyli krzątanina, dzwonienie, bieganie od drukarki do niszczarki, od księgowej do jeszcze innego pokoju. Takie właśnie sprawianie wrażenia osoby, która jest właśnie nieustannie zajęta, produktywna, ma dużo do roboty, ale ta robota jest wykonywana. No i właśnie stąd się wziął performance krzątaniny. W kolejnych rozdziałach rozbierasz ten spektakl na konkretne elementy składowe, wyciągasz konkretne narzędzia i one są bardzo przejmujące. Wydaje się, że napędem wszystkiego jest władza, czyli zatarcie takiej relacji między pracodawcą a pracownikiem, która przestaje być pierwotna, to znaczy ten pracodawca nie chce występować w roli złego, karzącego wyzyskiwacza, więc buduje taką narrację, że jest opiekuńczy i czuły. Język polski okazuje się bardzo pomocny, bo samo sformułowanie dawać pracę jakoś podkreśla szczodrość szefa. No i ta narracja o tym, że pracownicy firmy dużej, małej, średniej albo gigantycznej, jak na przykład McDonald's, są członkami rodziny, wydaje się zaskakująca, ale z drugiej strony bardzo powszechna. Opowiedz proszę o tych mechanizmach. Gdzie czytałaś o tym, że właśnie tutaj wskocz do rodziny albo przyłącz się, albo... To jest bardzo, bardzo wiele mechanizmów. To jest język o dużej tradycji. To jest starożytny język, bo kiedy powiem, że u mnie w pracy panuje rodzinna atmosfera, to zakładam, że niczyja brew się nie podniesie. Nikt nie uzna tego sformułowania za dziwne albo egzotyczne. Ono wrosło bardzo głęboko. Nie tylko w polski język. To jest, przypuszczam, sformułowanie, które jest dekodowane wszędzie na globalnej północy i na globalnym zachodzie. I ono brzmi świetnie. Wyobrażam sobie, że właśnie wszyscy się będziemy lubić, że będziemy dla siebie pomocą, że będzie taka właśnie familiarna atmosfera, że nie będzie hierarchii, że nie będę musiała mówić do mojego szefa per pan pani. No i że właśnie będziemy się czuli jak w jednej wielkiej rodzinie. Ale tylko, że no właśnie. Jak przyjrzymy się konotacjom tej rodziny, to jest trochę takie właśnie udawanie, że my wszyscy jesteśmy jednym zespołem, gramy do jednej bramki, mamy wspólny interes. Natomiast jeżeli ja nie jestem siostrzenicą szefa, tylko jego pracownicą najemną, to my w żadnym stopniu nie jesteśmy rodziną i nasze interesy nie do końca są tożsame. Ponieważ to jest jedna z większych tajemnic kapitalizmu. Pracownika interesuje, żeby jak najwięcej za swoją pracę zarobić, czyli aby uczynić ją jak najbardziej zyskowną. Natomiast pracodawcę interesuje, jak najwięcej można zarobić na pracowniku, którego będziemy przez odpowiednio długi czas wynagradzać najniżej, jak to jest możliwe. Czyli jak uczynić pracę bardziej rentowną dla siebie. A te powiązania rodzinne i więzy, w cudzysłowie, wyzwalają taką potrzebę pewnej wzajemności. To znaczy pracownik czuje się lojalny, nie szuka innej pracy, albo jest oddany, zostaje po godzinach, których nie wypisuje w arkuszach, ponieważ ma... No właśnie, te godziny. Bo na przykład jeżeli ktoś z mojej firmy, w której panuje rodzinna atmosfera, zadzwoni do mnie o 21:00, prosząc o 20 minut mojego czasu, no to z jednej strony oczywiście mogę łyknąć tę rodzinną narrację i uznać, że skoro mamy rodzinną atmosferę, to dzwonimy do siebie w rodzinnych godzinach, tylko że ja o tej godzinie akurat jestem częścią mojej prawdziwej rodziny i na przykład muszę, nie wiem, uśpić dziecko. W związku z czym ta metafora rodzinności to jest takie udawanie, że my się strasznie ze sobą przyjaźnimy i mamy wspólny interes, który rozciąga się na obszary, w których chcemy jednak żyć bez naszego pracodawcy i w
chcemy uznać, że nasz interes nie jest wspólny przez 24 godziny na dobę. Więc ta metafora rodzinności trochę znieczula nas i trochę nas odwodzi od myślenia o naszej pracy jako o zwykłym akcie wymiany ekonomicznej oddanych godzin za zarobione pieniądze. Ty sięgasz po badania Instytutu Gallupa, State of the Global Workplace, w którym mierzone są dwie zmienne. Pierwsze to jest właśnie zaangażowanie w pracę, a druga to jest satysfakcja z życia. I wykazujesz na przykładzie tych badań, że to są w ogóle dwie sprzeczne wartości, że kraje, głównie europejskie, których mieszkańcy twierdzą, że mają dużą satysfakcję z życia, jednocześnie mają stosunkowo niskie zaangażowanie w pracę. To jest dokładnie 14% respondentów. Mówi o zaangażowaniu w pracę, a zadowolenie życia deklaruje 47%. No i te proporcje się odwracają na przykład w Azji czy w Ameryce Północnej. Nie da się tu tego też połączyć. Trzeba zrobić taką, tu trzeba też zwrócić uwagę na to, że te same pojęcia w różnych krajach mogą być różnie dekodowane. Mhm. No, zasada na przykład, wydaje się dość jednak uniwersalna. Tak, no i właśnie to jest bardzo zabawne, że w Europie, gdzie bardzo dużo mówi się z jednej strony o tym, że wszyscy właśnie powinniśmy kochać swoją pracę i czuć się w niej szczęśliwi, widać jak na dłoni, że poczucie szczęścia w życiu jest nijak skorelowane albo jest ujemnie skorelowane z zaangażowaniem w pracę, chociaż tutaj o kierunku tej korelacji trudno przesądzać na podstawie takiego zestawu danych. No więc właśnie, świat pracy usiłuje wmówić nam, że my w ogóle powinniśmy w pracy ulokować swoje poczucie szczęścia, poczucie życiowej satysfakcji i poczucie bycia pełną, rozwijającą się, że tak powiem, po humanistycznemu osobą. No właśnie, a tymczasem to, czego staram się dowieść, to to, że my kompletnie nie potrzebujemy całej tej narracji o szczęściu w pracy, żeby być szczęśliwymi ludźmi. To ja tego nie jestem pewna, ale jakby odkrywam, czytając książkę, że rzeczywiście ta narracja jest nam w jakiś sposób dyktowana i jest dość bezkrytycznie przyjmowana przez kolejne pokolenia. Drugim takim hasłem, które pojawia się właśnie jako rodzaj manipulacji, to jest rozwój. To, że praca ma być może nie przynosić ci pieniędzy, bo po co takie, a nie inne sytuacje ekonomiczne, moment rynkowy i tak dalej, ale daje ci coś innego, coś, co może za chwilę zostać przez ciebie wykorzystane jako nowy aset, jakaś umiejętność, szersze horyzonty, doświadczenie. To też wydaje się zupełnie niewymierne i takie bardzo życzeniowe. No bo z tym rozwojem to jest trochę tak, że to jest takie na wskroś pozytywne pojęcie, które przywędrowało do nas właśnie z psychologii humanistycznej. Tam jest taka koncepcja jednostki jako kogoś, kto nie staje się dorosły i skończony w momencie osiągnięcia pełnoletności i życia na własny rachunek, tylko że właśnie to jest takie, że człowiek jest takim bytem, który się nieustannie aktualizuje i właśnie się rozwija. I że rozwój to jest taka misja na całe życie. A czy tak nie jest? Tak jest, w sensie ja się absolutnie zgadzam z tą teorią psychologiczną. Ona jest ponętna, ona jest też prosta. Natomiast kiedy zaczniemy ją przenosić na grunt pracy zawodowej, to ona może wzbudzić w nas poczucie, takie podejście do pracownika jako kogoś, kto ma się rozwijać, że z jednej strony super, że mam w pracy przygody, że przeżyłam różne rzeczy, że to mnie zmieniło, ale z drugiej strony, jeżeli akurat mamy taki rok, w którym się nie rozwijamy, to czy to dobrze? Czy to jest normalne? Mówię o tym dlatego, że ta doktryna rozwoju, ona właściwie wymusza na nas bycie cały czas kimś lepszym, zdobywanie nowych certyfikatów, chodzenie na kolejne szkolenia, ponieważ też pamiętajmy, że ten rozwój, który w psychologii jest taką rzeczą subiektywną i miękką, w świecie pracy jego można bardzo łatwo sparametryzować. No tak. Właśnie poprzez certyfikaty, szkolenia rozwojowe i różne inne papiery i świadectwo ukończenia. Więc de facto w pracy ten rozwój wymusza na nas bycie cały czas kimś lepszym i kimś bardziej, a jednocześnie wpędza nas w poczucie, że jeżeli nie bierzemy udziału w tym rozwojowym wyścigu, to jesteśmy już niewystarczający, albo zaraz zostaniemy za takich uznani. No tutaj nawet pojawiają się takie argumenty, które wydają się obiektywne, ponieważ świat się bardzo zmienia, technologia modernizuje właściwie każdą dziedzinę życia, no to niepodążanie z nią, stanie w miejscu oznacza uwstecznienie, to znaczy, że przestaje się rozumieć rzeczywistość, przestanie się na nią reagować, więc przestaje się ukrywać i ten przymus przekraczania siebie
jest chyba czymś, co jest w ogóle obecne w naszej kulturze, nie tylko na rynku pracy. To prawda, natomiast ja bym też zakładała, że nie wszystkie przestrzenie naszego życia muszą być koniecznie przestrzeniami do nieustannego i coraz prędszego rozwoju. Plus też pamiętajmy, co ten rozwój zastępuje, kiedy się po to pojęcie sięga. Na przykład w pandemii. W pandemii, kiedy, no umówmy się, praca była koszmarem, bo na przykład pogodzenie pracy z opieką nad dziećmi, jakakolwiek by ta praca nie była, było koszmarne. Nagle kondensował. Tak. Tak, konflikt się zaostrzył, ale też jednocześnie to były warunki dużej niepewności ekonomicznej, w związku z czym na przykład pracodawcy twierdzili, że nie mogą dać pracownikom podwyżek. Mhm. Tego też nie można generalizować, ponieważ są takie sektory rynku, które bardzo gwałtownie w tamtym momencie urosły. Na przykład cały e-commerce urósł wtedy bardzo mocno, więc były firmy, które absolutnie miały z czego dać podwyżki. Nie wszystkie firmy po to sięgnęły. No więc pandemia to był taki świetny moment, żeby mówić, że niestety sytuacja jest niestabilna i podwyżek nie będzie, ale w zamian za to będzie rozwój. I na przykład ten rozwój przybierał formę zaproszenia na jakiś rozwojowy webinar albo szkolenie, ale też bardzo często to szkolenie nie oznaczało, że pracujemy tego dnia o godzinę mniej, bo mamy szkolenie, tylko że będziemy pracowali godzinę więcej, bo szkolenie zaczyna się po godzinach naszej pracy, żeby właśnie nam nie upośledzać naszej rentowności. Więc ten rozwój trzeba też oglądać jako... trzeba go oglądać w funkcji rozwoju dla pracodawcy. Nie tylko dla nas. Co pracodawca zyskuje, albo jakich środków pracodawca nie wydaje i co oszczędza, obiecując nam rozwój. Więc ja zawsze polecam przyjrzeć się rozwojowi jako takiemu dużemu elementowi całego systemu, jakim jest świat pracy, a nie tylko naszemu subiektywnemu przeżyciu. No i pojawia się temat pieniędzy, który jest tematem tabu. Pieniądze to jest trochę taka wycena jakości, w związku z tym ludzie niechętnie rozmawiają o swoich pensjach. Te pensje nie są w żaden sposób upubliczniane ze względu na różne regulacje prawne. W ogłoszeniach o pracę, jak już wspomniałaś, nie padają informacje, ile w danym stanowisku, w danej firmie można oczekiwać. Trzeba to sobie wynegocjować. No i to jest ogromna strefa do nadużyć. Rzeczywiście w tym momencie na polskim rynku nie ma żadnych gwarancji prawnych, które sprawiałyby, że płaca byłaby transparentna na poziomie ogłoszenia. Coraz więcej mówi się o tak zwanych widełkach, ale te widełki można sformułować jako między 2,5 i 25 tysięcy złotych. No i wtedy owszem, mamy widełki, ale w dalszym ciągu nie wynika, ile pracodawca jest realnie w stanie zapłacić. Są oczywiście takie sektory rynku, w których przyjęło się te informacje o pieniądzach publikować otwarcie. I to jest na przykład praca w handlu. Mamy teraz, no, w związku z niedoborem pracowników, duże sieci handlowe muszą o nich walczyć i jednym właśnie z narzędzi w tej walce jest publikowanie transparentnej informacji o wynagrodzeniu w pierwszym roku, w drugim i w trzecim. Więc na przykład jeżeli ktoś szuka pracy jako kasjerka albo kasjer, no to najpewniej te informacje będzie mieć od razu. Albo też drugą taką branżą jest branża IT, gdzie przez jakiś czas to był tak konkurencyjny sektor i pracodawcy tak walczyli o pracowników, że żeby w ogóle zdobyć ich uwagę, tych bardzo rozchwytywanych specjalistów, trzeba było właśnie błysnąć w ogłoszeniu odpowiednio wysokim wynagrodzeniem. Natomiast ogromna rzesza pracowników w Polsce idzie na rozmowę o pracę, mając ewentualnie zrobione jakieś rozeznanie wśród znajomych albo w branży, ale z takim poczuciem, i ono jest bardzo mocno w pracownikach pielęgnowane, że o pieniądzach porozmawiamy wtedy, kiedy pracodawca tego zechce. Że to jest jego akt dobrej woli, zapytać, ile chcesz zarabiać, albo po jakie pieniądze przychodzisz. I ja pamiętam, to jest taka anegdota z mojego własnego życia. Kiedyś miałam rozmowę o pracę, na której bardzo, bardzo mi zależało. I ta rozmowa toczyła się, aż w końcu właśnie doszło do momentu, kiedy zostało sformułowane pytanie o moje oczekiwania płacowe. I to pytanie zostało zadane bardzo dziwnie, bo zostało zadane kompletnie innym językiem niż ten, do którego ja przywykłam. To znaczy? I dokładnie zapytano mnie, no a ile ty musisz zarabiać?
Ja na początku zmartwiałam, nie wiedziałam dokładnie, co ja myślę o sposobie sformułowania tego pytania. Rozumiem, że to jest dolny pułap, który pozwala ci się utrzymać życiowo na powierzchni. Z jednej strony poczułam się dziwnie, że to pytanie zostało zadane innym językiem niż ten, do którego przywykłam. No akurat miałam tę odpowiedź gotową, więc udzielenie tej odpowiedzi nie stanowiło dla mnie problemu, ale właśnie ten język wybił mnie z rytmu. Ten język mnie zbił z pantałyku. I potem pomyślałam sobie, że właściwie w takim sformułowaniu moich oczekiwań płacowych, mimo że ten sposób mógł być chropowaty, jednak był pewien głęboki szacunek do tego, że ja nie zarabiam pieniędzy dla zabawy, tylko na przykład mam rodzinę do utrzymania. Więc mimo, że ten sposób zadania tego pytania był niestandardowy i w tamtym momencie wydał mi się dziwaczny i trochę mnie wybił z komfortu, to po latach myślę sobie, że może to właśnie jest taki sposób, w jaki powinniśmy ludzi pytać o ich wymagania płacowe. Mhm. Bo w tym pytaniu kryje się w ogóle jakieś takie założenie, że ja oprócz tego, że chcę świadczyć pracę, to mam jeszcze całe życie, które muszę oprócz tego ogarnąć i na przykład osoby zależne. W swojej książce wysuwasz taką bardzo ciekawą tezę, że ta nieumiejętność rozmawiania o pieniądzach, ten rodzaj zawstydzenia pojawia się dlatego, że ta klasa kreatywna aspiruje do klasy wyższej, a klasa wyższa przecież nie musi zarabiać pieniędzy, żeby żyć. Jakby dla niej praca jest jakimś rodzajem spełnienia, pasją, ma znacznie szerszą strefę swobody i bardziej chodzi o właśnie ten aspekt spełnienia się i samorealizacji i zmiany świata, bardziej niż sam właśnie przymus do wiezienia pieniędzy do 10 i opłacenia wszystkich rachunków. To prawda, chorobą bardzo wielu dyskursów o pracy w Polsce i nie tylko jest właśnie ich aspiracyjność, czyli w skrócie takie marzenie o życiu, stylem życia klasy wyższej niż ta, do której należymy. No bo należąc do klasy średniej, wyższej, niższej, to jest bardzo szerokie pojęcie, warunkiem życia klasy średniej jest dowiezienie dość regularnych odstępach, dość regularnych pieniędzy. Klasa średnia bardzo często musi spłacać kredyt hipoteczny. No, klasa średnia żyje z tego, co zarobi, a nie z renty kapitałowej. Mhm. No więc będąc przedstawicielką klasy średniej, trzeba nieustannie zastanawiać się, ile w tym miesiącu zarobiłam pieniędzy i na co to wystarczy. Natomiast przedstawiciele klasy wyższej, którzy też bywają pracownikami, mogą sobie pozwolić na zupełnie inny sposób, zupełnie inną funkcję pracy w ich życiu. Ponieważ jeżeli jest się zabezpieczonym materialnie, rodzinnie i społecznie przed bezrobociem, bezdomnością i płaceniem rat kredytu, no to wtedy można sobie pozwolić na to, żeby właśnie odczepić pracę od tego aspektu finansowego i zacząć myśleć o niej jako o narzędziu samorealizacji. I oczywiście nie chcę w tym momencie powiedzieć, że osoby należące do elit zajmują się tylko i wyłącznie prowadzeniem fundacji, i bardziej ten majątek trwają niż go mnożą, ale po prostu chodzi o to, że chcielibyśmy my w klasie średniej być przez jeden dzień osobami, które w ogóle nie rozmawiają o pieniądzach, bo liczy się co innego. I to jest wszystko fajne, natomiast jeżeli ten dyskurs przenosi się na miejsca pracy i na sposób, w jaki rozmawiamy o pracy, to wtedy on właśnie przybiera taką karykaturalną postać, że przez 3 spotkania rekrutacyjne rozmawiamy o tym, jak ja się tutaj wspaniale rozwinę i co ja wniosę do życia działu, do którego aplikuję, ale rozmowa o pieniądzach jest nieustannie przesuwana na jeszcze kolejne spotkanie. To, co mnie zdziwiło, to brak takiego rozdziału świata pracy na świat kobiet i mężczyzn. Czy uważasz, że teraz, w 2024 roku, sytuacja na rynku kobiet i mężczyzn jest tak naprawdę podobna i nie ma sensu stawiania tej bariery? Przypomniałaś mi teraz, że ten rozdział tam był, że on został napisany, tylko też został potem usunięty. Dlaczego? Bo po prostu ta książka zrobiła się za długa, a też on nie do końca pasował do tego demaskatorskiego charakteru mojego wywodu. Oczywiście sytuacja mężczyzn i pracy na rynku jest inna. Istnieje takie pojęcie jak luka płacowa pomiędzy kobietami a mężczyznami. Podobno można ją mierzyć na różne sposoby. Podobno w Polsce jest bardzo niska.
No właśnie, ja niestety, trudno mi się o tym wypowiedzieć, ponieważ ją można mierzyć na rozmaite sposoby i przez to ona w jednych badaniach wyjdzie super duża, a w innych wcale nie aż taka duża, szczególnie jeżeli się spojrzy na inne kraje, więc jest mi bardzo trudno wypowiedzieć się o obiektywnej wielkości luki płacowej. Natomiast no, rzeczywiście jest tak, że o pewne rzeczy na rynku pracy, które są dla mężczyzn oczywistością, kobiety muszą walczyć. Oczywiście jest tak, że jeżeli na przykład, nie wiem, no nie mamy jeszcze zrównanego urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego, co bardzo mam serdeczną nadzieję, że to się w końcu wydarzy i że ja tego dożyję, no to robi z kobiety tego właśnie pracownika, który jest ryzykowny. No plus też chyba też kwestia takich ról płciowych, które już nawet po zakończeniu tego rocznego urlopu nie są wyrównane. Mężczyźni nie są w równi zaangażowani. Statystycznie oczywiście mężczyźni w Polsce. Statystycznie, nie oczywiście. Nie są zaangażowani. Są też dzieci. Takie rzeczy, jak na przykład dystrybucja płci w nisko opłacanych, a bardzo odpowiedzialnych i misyjnych zawodach, na przykład służebnych i opiekuńczych. Kiedy na przykład przyjrzymy się genderowi zawodu pielęgniarki, albo genderowi zawodu wychowawczyni nauczania przedszkolnego, no to wtedy dociera do nas, że jakimś dziwnym trafem to zwykle jest tak, że te bardzo potrzebne, bardzo odpowiedzialne prace, na których spoczywa los społeczeństwa i danej wspólnoty, dziwnie często powierzane są kobietom i też właśnie bardzo często zakłada się, że od zarabiania są mężczyźni, a kobiety to sobie mogą zarobić trochę mniej, bo przecież i mi też się zdarzyło usłyszeć w pracy coś takiego, że przecież od zarabiania pieniędzy to jest mąż. A kobiety miały sobie zrobić na kieszonkowe. Wydaje mi się, że we współczesnej Polsce, która jednak zmienia się w rodziny albo patchworkowe, albo w rodziców samodzielnie wychowujących dzieci, ten model już trochę nie ma racji bytu. Ale oczywiście. Ale być może kobiety są bardziej podatne na tą narrację. Być może one bardziej sobie pracą coś kompensują. No i właśnie nie są na tyle silne psychicznie albo wyposażone w takie narzędzia kulturowe, żeby sprowadzać rozmowę do pieniędzy, ewentualnie też czuć jakąś silną pozycję. No, kobiety generalnie są socjalizowane raczej do życia w harmonii i do niekontrowersyjnych relacji społecznych. To też się oczywiście zmienia, ale przypuszczam, że nie będzie pełnej równości na rynku pracy, dopóki po pierwsze, o czym już mówiłyśmy, wynagrodzenia nie będą transparentne, dopóki niezależnie od swojej płci nie będę mogła się już na etapie lektury ogłoszenia albo bycia wyhaczaną przez headhuntera dowiedzieć, z jakim konkretnie wynagrodzeniem to stanowisko się wiąże. To jest pierwszy warunek równości na rynku pracy. Drugim warunkiem równości na rynku pracy jest absolutne wyrównanie skali świadczeń takich jak urlop rodzicielski, żeby ojcowie i matki brali dokładnie tyle samo wolnego, w związku z czym, żeby odczepić te percepcje, żeby trochę odczarować kobiety jako pracowników i żeby ta opieka była równiejsza. No i po trzecie, oczywiście uważam, że równość na rynku pracy będzie możliwa dopiero w momencie, kiedy w zarządach i radach nadzorczych będzie tyle samo kobiet, co mężczyzn. I tu uważam, że takie narzędzie jak parytet, bardzo wielu ludzi bardzo go nie lubi. Uważa go za mechaniczny, sztuczny, przymusowy i przemocowy. Natomiast ja uważam, że parytet jest tym czymś, co pozwala nam doprowadzić do miejsca, do którego bez niego docieralibyśmy o wiele więcej, znaczy o wiele dłużej. Więc mimo, że parytet wydaje się jakimś takim właśnie mechanicznym inżynierowaniem rzeczywistości płci i zaprzeczeniem naturalnej ewolucji, no to na przykład widzimy w różnych innych kontekstach społecznych, jak na przykład, nie wiem, podział władzy w parlamencie albo w innych organach, że jednak jeżeli, tam nawet nie ma parytetu, tam jest kwota, więc jeżeli posłużymy się jakąś z góry założoną proporcją, to nagle okazuje się, że kobiety u władzy są możliwe, trzeba tylko było to gdzieś zapisać. Ja mam wrażenie, że ta książka jest bardzo ciekawa, ale ona przyjmuje taką pozycję orła. Mówisz o takich długofalowych mechanizmach społecznych, o pewnych technikach, też światopoglądzie.
A jeśli zbliżymy się do Ziemi i przyjmiemy perspektywę jednostki, to być może to wszystko, o czym piszesz, czyli złudzenie rodzinnej atmosfery, nawet za cenę jakichś naciągnięć finansowych, rozblurowanie tej hierarchii i zbudowanie takiego fikcyjnego poczucia, że jesteśmy równi, też jakiś rodzaj języka, którym się posługujemy w pracy, który jest, to opisujesz takie strategie działania na przykład McDonald'sa, w którym kierownik sali ma witać gości, lekko ich komplementować i przyjmować zamówienie, ale w pewien sposób wiązać ich z firmą, w której pracuje. To nie jest kierownik sali, to jest lider gościnności. Lider gościnności, bardzo przepraszam. To jest oczywiście odpowiednik tej nazwy w strukturze firmy. To jednak zdrowie psychiczne i samopoczucie i być może motywacja do pracy tej jednostki, która nie ma specjalnego wpływu na rzeczywistość. To znaczy warunki ekonomiczne są takie, że przedstawiciele klasy średniej będą pracować do końca swojego życia, do utraty sił, bo emerytury nie są jakimś, jakby nie są realną perspektywą w naszym pokoleniu. A także przedstawiciele klasy ludowej. Tak. Nie zapominajmy o nich. Tak, oczywiście. No więc, być może ta narracja sprawia, że świat staje się łatwiejszym miejscem do życia i to jest jakiś taki rodzaj podatku, który płacimy, ale summa summarum, on nas w jakiś sposób zabezpiecza. Być może zmienia się właśnie ten stosunek społeczny do pracy i coś, co jest na początku takim sztucznym projektem, który ma swoje merkantylne podstawy, on zmienia rzeczywistość i sprawia, że ona jest bardziej humanistyczna na dłuższą metę. Że za 10 lat coś, co jest zapisane w jakąś instrukcją dla pracowników, stanie się po prostu regułą obowiązującą społecznie. Zresztą ja się z tym mogę zgodzić do pewnego stopnia, bo w momentach kryzysu wychodzi, że ten system ma dziury i ma słabe punkty. Ale po kolei, to rzeczywiście jest tak, że jeżeli zakłady pracy postanowią zadbać o to, żeby ludziom pracowało się miło, żeby mieli gdzie i kiedy się zaprzyjaźnić, żeby czuło im się komfortowo, żeby każda osoba, która czuje, że jakieś jej granice zostały naruszone, będzie miała do kogo się zwrócić i będzie w tym bezpieczna, to rzeczywiście, jeżeli granice naszego czasu pracy będą pilnowane i jeżeli panuje powszechna zgoda co do tego, że wysyłanie maili albo dzwonienie do pracowników po godzinach pracy jest zakazane, to super. Natomiast mam wrażenie, że obowiązujący język w ogóle zmierza w kompletnie przeciwną stronę. I to świetnie widać na przykład na takich przypadkach jak zwolnienia, masowe zwolnienia w wielkich firmach. Weźmy przykład takiego giganta technologicznego. Do tych topowych firm technologicznych bardzo trudno jest się dostać. Te rekrutacje są tak wieloetapowe, tak angażujące i tak trudne, że na przykład powstały osobne podręczniki o tym, jak dostać się do Google'a. Jest kilka książek o tym, jak przez te rekrutacje przejść zwycięsko, bo wiadomo, że tylko bardzo nieliczni spełnią te kryteria. Rekrutacje do wielkich firm technologicznych są też na przykład tak zaprojektowane, żeby osoba, której się nie uda dostać, przez dwa lata ma w ogóle zakaz aplikowania. W sensie, jeżeli nie dostanę się dzisiaj do jakiejś firmy i za 12 miesięcy postanowię znowu zaaplikować, to moja aplikacja zostanie odsiana przez system, ponieważ mój performance był tak niski, że wiadomo, że ja marnuję czas. No i potem w tych firmach jest super, jest rodzinnie, jest rozwój, są lody, jest zjeżdżalnia, jest po prostu usługa concierge, ktoś mnie wyręczy w tym, żebym po prostu nie musiała nosić mojego prania sama do pralni i właśnie zmieniamy świat i jest świetnie, tylko wiesz, na czym polega masowe zwolnienie w takiej firmie technologicznej? Że zostajesz odcięta od swojego komputera. Na tym, że pewnego dnia wyświetla ci się komunikat, nie masz dostępu. I koniec. I to są właśnie takie momenty, w których widać, jak bardzo to wszystko było fasadowe. Na jak kruchych filarach postawiona jest ta właśnie narracja szczęścia i rozwoju i wzajemnego szacunku w pracy. Więc mi się wydaje, że im bardziej mówimy o tym, że u nas w pracy jest super, tym bardziej to zakłamuje tak naprawdę
to, że w najkrótszych momentach w naszej pracy wcale nie będzie super i że zostaniemy wykreśleni z Excela po prostu jednym ruchem myszki. Czyli rozumiem, że twój przepis brzmi, graj w tę grę, ale bądź uważny, ponieważ w momencie, kiedy skończy się coś takiego jak wspólny interes, zostaniesz wypchnięty z tej tratwy. Czy tak? Inaczej. Ja bym nie chciała, ja w ogóle nie chcę nikomu dawać przepisu, ponieważ prace są różne, konieczność wykonywania tej pracy jest bardzo różna u różnych ludzi, swoboda i mobilność na rynku pracy są bardzo różne dla różnych osób, więc ja kompletnie nie chciałabym wciągać wszystkich pracowników do jednego worka. Wręcz ta sama firma komunikuje się z pracownikami różnie, w zależności od tego, do jakiej klasy społecznej oni należą. Ta sama firma będzie miała inaczej napisane ogłoszenie do pracowników fizycznych i do pracowników biurowych. Więc to nie jest tak, że ja mogę wszystkich uczulić na to, żeby uważali na swojego pracodawcę. Natomiast to, co ja bym chciała, to do czego ja bym chciała ludzi za pomocą tej książki skłonić, to to, żeby oglądali każde słowo i każde zjawisko, które świat pracy do nich wyemitował, uważnie i z każdej strony. Żebyśmy nie łykali tego, co pracodawcy do nas mówią, żebyśmy nie przyjmowali za dane i za nienaruszalne stosunków pracy, jakie panują teraz. Bo my jako społeczeństwo mamy bardzo krótką pamięć. To na przykład świetnie widać na przykładzie debaty o to, ile dni i ile godzin powinno się pracować. Dzisiaj jest wielka kłótnia o to, czy stać nas na 4-godzinny tydzień pracy. Czterodniowy. Czterodniowy tydzień pracy, albo czy możemy mieć 35-godzinny tydzień pracy. I ta debata jest w takiej temperaturze, jakby w ogóle po raz pierwszy ktoś usiłował w tej naszej 40-godzinnej i 5-dniowej świętości cokolwiek zamieszać, a mamy tak krótką pamięć, że nie pamiętamy, że przecież wolna sobota jest stosunkowo nowym wynalazkiem. Więc mam wrażenie, że jako społeczeństwo jestem bardzo łatwo przyjąć, że sposób, w jaki pracujemy teraz i to, jak mówimy o pracy teraz, jest dane raz na zawsze i niezmienne. A to jest kwestia polityczna, w sensie to, jakie są warunki naszej pracy, jest kwestią politycznych decyzji i powinniśmy myśleć o świecie pracy jako o wyniku pewnej nauki społecznej, a nie jako o wyniku kalkulacji ekonomicznej. Tym, jak pracujemy, da się sterować. Więc no tak. to chciałabym najbardziej w tej książce przekazać, że język, którym się świat pracy z nami komunikuje, wyraża czyjeś interesy i tak powinniśmy na niego patrzeć. Jak ty, jako autorka, która już oddała książkę do druku, czeka na premierę we wrześniu, czujesz się z tymi wnioskami? Jak przefiltrowałaś te wszystkie publikacje, wsłuchałaś się w głosy, odniosłaś to jakoś do swojego życia i w związku z tym czego się nauczyłaś? Przede wszystkim to jest tak, że niedługo po skończeniu tej książki przestałam być pracownicą. To znaczy zwolniłaś się, rzuciłaś papierami? Tak, rzuciłam papierami i postanowiłam, że teraz będę działać sobie sama jako wolny elektron rynkowy. To oczywiście nie jest tak, że dokładnie w momencie wysłania książki do druku wydrukowałam swoje wypowiedzenie i zaniosłam je do pracodawcy, ale przypuszczam, że rzeczywiście coś we mnie chciało zaeksperymentować właśnie z byciem osobą, która jest niepoddawana oddziaływaniom miejsca pracy, reguł pracy, korporacji, działu HR, globalnego działu HR. Już bardzo chciałam nie dostawać kolejnych maili od Culture and Talent Lead w naszej korporacji. Więc tak, więc po pierwsze zrobiłam eksperyment, co to jest nie być pracownikiem. Jak się czujesz jako przedsiębiorczyni? Ja też jednocześnie nie zostałam pracodawcą. Okay. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli nie stać cię na to, żeby płacić ludziom godne pieniądze, to nie zatrudniaj ludzi. Więc póki co nie widzę możliwości, żebym została pracodawczynią. Ale możesz pracować jednoosobową działalność. To jest bardzo częsty model. Ale też bardzo często pracuję w zespołach z ludźmi, których poznałam gdzieś wcześniej. Okej. Okay. Wręcz właśnie, zanim połączyłam się z tobą, skończyłam rozmowę z zespołem z mojego poprzedniego miejsca pracy, ponieważ ciągle z nimi współpracuję, tylko już na innych zasadach.
Więc tak, uważam, że z jednej strony jest to oczywiście skazanie się na dużą niepewność pod tytułem, czy ci klienci przyjdą, czy będzie z czego żyć, czy będzie na wakacje, ale z drugiej strony daje mi to ogromną wolność przede wszystkim wybierania firm, z którymi pracuję. Ponieważ jedną z rzeczy, które wygnały mnie z korporacji, było to, że na przykład na poziomie globalnych kontraktów albo lokalnych klientami firmy były takie jednostki, z którymi ja się fundamentalnie nie zgadzam. Uważam je za nieetyczne, uważam je za psujące świat. Mhm. Czyli poziom wartości tutaj. Odzyskałaś sprawczość plus masz poczucie, że twoja praca z czemuś służy i przekłada się na tworzenie lepszego świata rzeczywistego. Nie, kompletnie. Z tym, że ona komuś służy, ona służy tylko i wyłącznie mnie i firmom, które ją ode mnie kupiły. Ja kompletnie nie żyję w takiej iluzji, że moja praca komuś służy, ale raczej uwolniłam się od obciążenia, że swoją pracą napędzam te trybiki i te mechanizmy, z którymi się nie zgadzam. Mhm. Ale nie, absolutnie to nie spowodowało u mnie poczucia, że ja zmieniam świat na lepszy. Po prostu mam mniej konfliktów etycznych związanych z tym, dla kogo wykonuję pracę. A twoja działalność polityczna? No właśnie, i tu też, ponieważ w momencie, kiedy uzyskałam wolność od korporacji, to stwierdziłam też, że uzyskuję pełną wolność polityczną. Czyli że rozmaite rzeczy, które byłoby mi trudno pogodzić z pracą w korporacji, gdzie są bardzo konkretne polityki i bardzo konkretni klienci. I moja wolność do wyrażania własnych poglądów, no nie czułam, że jest pełna, więc postanowiłam skorzystać z pełni tej wolności i zaangażować się politycznie tuż po zwolnieniu się z ostatniego miejsca pracy. No i doszło do tego, że wygrałam wybory samorządowe i zostałam radną. W Warszawie. Czym się będziesz zajmować? Czym się zajmujesz? Przepraszam, to już się dzieje. To jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony są rzeczy, z którymi radni idą do wyborów. I ja na przykład szłam do wyborów przede wszystkim z programem bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym. Mhm. Czyli przemodelowania miasta i myślenia o mieście na perspektywę nie kierowców, a tych niechronionych uczestników ruchu. To akurat nie jest szczególnie kontrowersyjny postulat. Natomiast realia pracy radnej są takie, że trzeba się zająć tym, z czym obywatele, mieszkanki, mieszkańcy przychodzą. Mhm. Więc w tym momencie zajmuję się takimi kwestiami, jak na przykład nieustanny hałas w mieście. Okazało się, że Warszawa jest bardzo głośnym miastem do mieszkania. Zajmujemy się takimi rzeczami jak kwestie mieszkalnictwa, tego, czy w mieście jest wystarczająco dużo dobrej jakości i dostępnych finansowo miejsc do mieszkania. Zajmujemy się też kwestiami środowiskowymi, ale to, czym ja bym też się chciała zająć jako radna, to jest właśnie kwestia pracy. Czyli tego, czy miasto jest odpowiednio dobrym pracodawcą, czy miejsca pracy, które miasto z jednej strony wytwarza, a z drugiej strony dotuje, czyli nie bezpośrednio je kreuje, ale pomaga im istnieć, to są najwyższej jakości miejsca pracy, o których możemy pomyśleć. Rozumiem, że dopiero będą, że to jest przed tobą. No to z tego, co zdążyłam się zorientować, to jest długa walka. To oczywiście nie jest tak, że miasto jest też najbardziej patologicznym miejscem pracy. Ale musi bo być to modelowe, kompletnie nie jest prawda. Ale oprócz takich rzeczy jak legalność zatrudnienia i takich rzeczy jak wysokość płac, istnieją też rozmaite kwestie związane właśnie z komfortem pracy, mobbingiem i innymi rzeczami, które bardzo trudno jest zapisać w regulaminach, więc nad tym chcę też pracować. Czy chcemy coś ogłosić? Czy będziesz pisać drugą książkę? Czy masz jakiś konkretny plan rozpisany na najbliższe lata? Czy koncentrujesz się na tu i teraz? Mam raczej jakieś takie, bo pomysły w mojej głowie dojrzewają długo. Ja pamiętam, że pomiędzy pomyśleniem o narracji, o produktywności, a napisaniem tej książki mi się po drodze napisała zupełnie inna książka. Więc bardzo możliwe, że jakieś pomysły, które mam z tyłu głowy i je zaparkowałam jako mające niski potencjał, na przykład bardzo mnie interesuje temat takiego zmonetyzowania, nawet nie, źle się wyraziłam. Interesuje mnie temat bycia rodzicem w kapitalizmie. Mhm.
czyli wszystkich tych rzeczy, przedmiotów, zajęć, wyborów lifestyle'owych, które konstruują nas jako rodziców, albo właśnie, które chcielibyśmy podjąć, ale na przykład są za drogie, ponieważ rodzicielstwo staje się w ogóle coraz droższą imprezą. Więc od kilku lat noszę jakiś taki pomysł o tym, ale nie wykonałam ani odrobiny researchu i też nie podjęłam decyzji, że cokolwiek, kiedykolwiek o tym napiszę, więc tak, mam jakieś stare przechodzone pomysły, które może kiedyś w coś się zamienią, ale żadnego konkretu w tym momencie. Dojrzewają. Zosia, dziękuję bardzo. To ja bardzo dziękuję.